Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Cheetos Hashtags. Ale zanim dzisiejszy odcinek, to jeszcze jedna informacja. Od tego tygodnia odcinki BBP Taste Express i BBP Smakuje będą emitowane po dwa, to znaczy dwa odcinki BBP Smakuje we wtorek oraz dwa odcinki BBP Taste Express w niedzielę. Jeden odcinek będzie regularnym odcinkiem, a drugi będzie o tematyce świątecznej. A zdecydowałem się na taki krok, bo mam masę różnych produktów, które chciałbym spróbować, albo którym niedługo skończy się termin ważności, a przez to, że zbliża się okres świąteczny, postanowiłem też, że przez kolejne tygodnie będą się pojawiać różne nowe świąteczne produkty. Zastój by był tak duży, że nie wyrobiłbym się nawet do Wielkanocy. Stąd taka decyzja, że od teraz aż do świąt te odcinki będą się pojawiać po dwa w standardowych dniach publikacji. A teraz dzisiejszy odcinek. Jest to edycja limitowana. Występuje w dwóch smakach: ketchup toast oraz grilled cheese sandwich. No i właściwie jest to edycja limitowana, a te smaki jakby były już znane, bo nie spodziewam się, żeby te chipsy smakowały jakoś wyjątkowo. Wydawana jest to jako edycja limitowana, żeby sprzedać już dobrze znany produkt, tyle że w nowych, fajnych opakowaniach. I to jest właściwie to, tak przynajmniej przypuszczam, że ketchup toast będzie po prostu smakował jak zwykłe cheetosy ketchupowe, a te drugie, czyli grilled cheese sandwich, będą po prostu smakować jak cheetosy serowe, które już wcześniej występowały, a ketchupowe również występują. Więc tego się po tych Cheetosach spodziewam, a jak będzie, to oczywiście się okaże. Na początek pierwszy ze smaków, czyli Cheetos Hashtags Ketchup Toast. Pachną dokładnie tak, jak te ketchupowe. No, różnicą jest to, że one są w kształcie hashtaga, tylko tyle. No, smak jest dokładnie taki sam, jaka to jest edycja limitowana. Chodzi tylko o ten kształt, na to wychodzi. Nie widzę tutaj żadnej różnicy w smaku od tych standardowych ketchupowych Cheetosów. Jeżeli chodzi o skład pierwszych Cheetosów, na początek kasza kukurydziana 70%, olej roślinny rzepakowy, mąka pszenna, fruktoza, sól, cukier, aromaty, zawierają mleko i soję, wzmacniacze smaku, glutaminian monosodowy, czyli E621. Jego smak określany jest do mięsnego i określany jako umami. Druga z substancji to guanylan disodowy, czyli E627. Występuje w żywności przetworzonej razem z inozynianem disodowym i najczęściej jako uzupełnienie glutaminianu sodu, bo te trzy substancje połączone ze sobą tworzą pełną gamę rosołowo-grzybowo-mięsnego smaku umami. Trzecia z substancji to wspomniany przed chwilą inozynian disodowy, czyli E631. Występuje zazwyczaj w połączeniu z guanylanem disodowym albo glutaminianem monosodowym. Jego rolą jest nadanie smaku umami lub wzmocnienie innych smaków produktu. Dalej na składzie hydrolizowane białka roślinne zawierają soję, barwnik, ekstrakt z papryki, czy inaczej kapsorubina, jest to E160C, barwina pomarańczowo-czerwona. Na składzie jest jeszcze kwas, kwas cytrynowy i przyprawy. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli jest to trochę więcej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 75 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 497 kalorii, tłuszcz 24 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1, węglowodany 63 gramy, w tym cukry 4,5 grama, błonnik 1,8 grama, białko 6,2 grama i sól 1,3 grama. Więc pierwszy smak wypadł tak, jak przewidywałem, a jak będzie z drugim, to się okaże. Drugi ze smaków to Cheetos Hashtags Grilled Cheese Sandwich. No to jest dokładnie to, to jest dokładnie to. Pachnie jak typowe próbki serowe. Kształt po raz kolejny jest to hashtag. No i tyle, taka jest różnica chyba. No może w tym przypadku minimalnie ten ser jest taki jakby troszkę wagowniejszy, ale minimalnie, nic więcej. To jest dokładnie ten smak, który pamiętam sprzed wielu lat. Wielu lat nie jadłem już Cheetosów ani serowych, ani ketchupowych, ale dobrze pamiętam ich smak. One dokładnie tak smakują. Te chipsy dokładnie smakują jak te, które już znamy od wielu lat. Jeżeli chodzi o skład drugich chrupków, na początek kasza kukurydziana 72%, olej roślinny rzepakowy, serwatka w proszku z mleka, sól, wzmacniacze smaku, glutaminian monosodowy po raz kolejny, czyli E621, guanylan disodowy, czyli E627 i inozynian disodowy, czyli E631. Dalej cukier, aromaty zawierają mleko i soję. Chlorek potasu, czyli E508, wzmacnia smak produktu, ma właściwości żelujące, a także reguluje kwasowość.
Na składzie jest jeszcze barwnik ekstrakt z papryki, czyli kapsu rubina po raz kolejny E160C. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, po raz kolejny jest to trochę więcej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 75 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna to 496 kalorii plus 24 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1. Węglowodany 63 gramy, w tym cukry 4,3, błonnik 1,7 grama, białko 6,2 grama i sól 1,3 grama. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, te chrupki były sprzedawane jako Żabka Originals i dostępne były tylko w sieci Żabka. Nie widziałem ich nigdzie indziej. Każde z tych opakowań kosztowało 4,99, a jak kupiło się dwa, no to wtedy cena spadała do 3,50. I jak za tak małe opakowania, bo to są chyba te najmniejsze Cheetosy, czyli 75 gramów, to jest bardzo wygórowana cena. A przecież sprzedaje się produkt dobrze już znany w nowym opakowaniu, bo tak trzeba powiedzieć. Przecież ten ketchup toast nic inaczej nie smakuje od tych ketchupowych takich frytek, jak dobrze pamiętam, w kształcie frytek bywały te Cheetosy. No a serowe były po prostu w formie takich zwykłych chrupków. No a tutaj po prostu zrobiono z tego hashtagi, namalowany tutaj telefon i widać tego Chestera, który robi sobie selfie. Jest napisane, że edycja limitowana, a po raz kolejny jest to, co już mówię od dawna, że po prostu próbuje się sprzedać dobrze już znany produkt w nowym opakowaniu i tutaj w 100% się to sprawdza, bo ten smak jest dokładnie taki sam. Różni się to tylko tym, że te chrupki są w formie hashtagów, no i tak zresztą je nazwano, bo są to przecież Cheetos hashtags, a smak niczym się nie wyróżnia, bo przecież oba te smaki znamy już bardzo dobrze od wielu lat. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.